W tym wideo opiszę Ci ciekawą sytuację, kiedy enzymy wątrobowe na badaniach WOMP, oczywiście za alkohol, są podwyższone, wydanie końcowego orzeczenia lekarskiego zostało odroczone o parę miesięcy, a kierowca wystraszony nie wie, jaki będzie finał. No, został wezwany na powtórną konsultację. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od maila mojego widza. Dzień dobry, w skrócie opiszę Panu swoją sytuację. W marcu 2014 roku zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Na początku 0,21, po 15 minutach 0,14 i 0,13, 400 zł mandatu, 6 miesięcy kary. Oczywiście dostałem skierowanie na badania lekarskie i psychologiczne. Psychologiczne wyszły ok. Lekarskie miałem w lipcu w Rzeszowie. Było to osłuchanie serca, ciśnienie, okulista. Mam dwa razy minus 0,75 na oboje oczu oraz próby wątrobowe. Wszystko to trwało 1 godzinę, koszt 240 zł. Pani powiedziała, że orzeczenie przyjdzie pocztą. Po dwóch dniach dzwonią z WOMP, że potrzebna jest konsultacja, dodatkowa konsultacja, koszt około 90 zł i jest wyznaczona na październik 2014 roku. Kara kończy mi się we wrześniu 2014 i wiem, że bez pozytywnej opinii nie odzyskam. Mam tylko kategorię B. Nie powiedziano mi, z jakiej to zrobiono przyczyny, ale pani powiedziała, że są złe wyniki. No i po tygodniu, 8 sierpnia, zrobiłem sobie prywatnie badania, takie jak w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Wyszło ASPA 29, GGPT 113, norma do 70, bilirubina całkowita 0,85, ALA 35, glukoza 78, we krwi limfocyty 42 podwyższone, neutrofile 47,3 obniżone. Postanowiłem pójść za Pana poradą do lekarza pierwszego kontaktu. Przed badaniami w WOMP nie brałem nic na polepszenie funkcji wątroby. Potem kupiłem w aptece Silimarol. Pani doktor powiedziała, że wyniki nie są złe, ale coś z wątrobą jest. Przepisała mi preparat S-Selif. Po miesiącu brałem po śniadaniu Silimarol, a po obiedzie i po kolację S-Selif. No i we wrześniu, po miesiącu brania, zrobiłem sobie ponownie badania i trochę się przeraziłem. ASPAD 28, no tu spadło, ale GGPT 163, czyli podwyższone, ALA 39, no powiedzmy w normie, glukoza 81. We krwi mam podwyższone takie parametry jak hemoglobina, inne PDW, PLCR i po raz kolejny udałem się do mojej pani doktor, która była w sumie zdziwiona tymi wynikami. Zadecydowała, abym nie brał teraz żadnych tabletek i jakie wyniki będą na początku października, wtedy kiedy sobie zrobię po raz trzeci badanie przed konsultacją w WOMP. Dodam, iż wcześniej sporadycznie wprawdzie, ale zdecydowanie spożywałem piwko. Od maja 2014 roku jestem na diecie, ważyłem 115 przy 185 cm wzrostu, uwielbiałem potrawy grillowe, smażone, mocne musztardy, keczupy, wody gazowane. Obecnie zmieniłem tryb odżywiania na łagodniejszy, oczywiście odwiedzam dietetyczkę i moja waga spadła do 105 kg, no tylko pogratulować, o 10 kg to jest całkiem sporo. Od maja też 2014 roku do obecnej chwili nie spożywam alkoholu w żadnej postaci, też nie palę, nigdy nie brałem narkotyków, nie przyjmowałem żadnych leków. W maju brałem renie na zgagę i to zdecydowało o zmianie diety. Czasem biorę też loperamid lub stoperan. No, od zawsze mam jakąś nerwicę żołądka, a być może jest to nadwrażliwość jelita. Bardzo proszę nawet w jednym zdaniu powiedzieć, czy wyniki źle wyglądają. Po obejrzeniu wszystkich Pana filmów odnośnie badań po alkoholu wezmę ją oczywiście podczas konsultacji i jakieś potwierdzenie od dietetyczki, no oraz trzech wizyt u mojej Pani doktor. Szkoda, mogłem przed badaniami w WOMP zrobić sobie wcześniej te badania wątrobowe, ale mimo wszystko z góry dziękuję za ewentualną odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. Według mnie postępowanie pacjenta jest tutaj zdecydowanie prawidłowe. No, wziął się za siebie, przestał spożywać alkohol, schudł, jest pod stałą kontrolą lekarską i terapeutyczną. No, wszystko to na pewno mu zaprocentuje, nawet jeżeli tak te wyniki na chwilę skoczyły w górę. Nie wiem, jakie właśnie były wyniki enzymów wątrobowych na początku, ale tak
nie trudno się domyślać, że nie było ok, skoro wyznaczono tą dodatkową konsultację. Według mnie po kolejnych 2 miesiącach ta sprawa wątrobowa powinna się unormować. Oczywiście, jeżeli ten kierowca, ten mój widz, będzie dalej prowadził prozdrowotny tryb życia. Nawet jeżeli dalej wszystko nie będzie w normie, oczywiście lekarz WOMP inaczej spojrzy na taką osobę, która potrafi udokumentować zmianę swojego trybu życia. Czyli tak jak słusznie tutaj kierowca zauważył, trzeba poprosić lekarza i dietetyczkę o jakieś zaświadczenia, no niż po prostu iść do WOMP-u na tata wariata. Jest oczywiście bardzo małe prawdopodobieństwo jakiejś choroby wątroby, ale według mnie wydaje mi się, że bardziej ta podwyższona GGPT jest związana z poprzednim trybem życia, z obciążeniem tymi wszystkimi musztardami, ostrymi przyprawami, grillowane itd., itd. Ale mówię, jest minimalny procent, że może być jakieś zapalenie wątroby czy czegoś, ale naprawdę szukajmy przyczyny takiej bardziej istotnej, bardziej prawdopodobnej niż jakiejś tam wymyślonej. Także na tym kończę. Jeżeli Ty miałeś podobną sytuację, koniecznie skomentuj ten filmik, to wideo poniżej. Jak to się skończyło w Twoim przypadku, czy Ci się udało, czy się nie udało, czy musiałeś zrobić powtórne badania w WOMP-ie, czy jakieś inne konsultacje. Także każdy Twój oddźwięk jest mile widziany. Wszystko tu w komentarzach poniżej. Jeżeli oczywiście nie jesteś jeszcze moim stałym widzem, zapisz się koniecznie do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. Linki są tutaj gdzieś po mojej prawej stronie, po Twojej lewej, jeżeli patrzysz z tamtej strony monitora oczywiście. I wtedy każdy najświeższy materiał od razu ode mnie dostaniesz i będziesz jednym z pierwszych moich widzów. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia oczywiście w moim kolejnym wideo. I mam głęboką nadzieję, że ta sprawa skończy się dobrze. Człowiek zrozumiał, co go boli, nie tylko zmienił postępowanie w stosunku do alkoholu. Nie mówię, żeby tam sobie jakiegoś piwka czasami w piątek nie wypić, jednego czy dwóch, ale powiedzmy, niech to będzie przysłowiowe 2 piwa na tydzień, a nie 2 codziennie do kolacji, prawda? Bo z 2 do kolacji robi się 14-15 tygodniowo. Także jeszcze raz bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.